Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu dyplomacji historycznej. Dzisiaj naszym tematem jest 250. rocznica pierwszego rozbioru Polski, a temat powrócił między innymi przy okazji pewnej wypowiedzi Dmitra Miedwiediewa dla agencji Sputnik, który proponuje świętować 250. rocznicę pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów, podkreślając, że był to taki czas, gdy Białoruś wróciła do rodzimego portu, czyli wróciła jak gdyby do Rosji. Twierdził dalej nawet, że właściwie Rosja nie uczestniczyła w tym rozbiorze, ponieważ Katarzyna II odebrała tylko to, co było ziem, natomiast rozbioru dokonały tylko Prusy i Austria. I stąd pojawia się pytanie do naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Grzegorza Kucharczyka, dotyczące no, takich zasadniczych kwestii. Dlaczego w ogóle doszło do tego rozbioru Polski? Pytanie, jakie były te przyczyny i skutki, które w konsekwencji przyniosły ten rozbiór? No i na fali wypowiedzi Dmitra Miedwiediewa, no co dalej? Co w tej chwili, skoro ten temat wrócił również na niwie rosyjskiej? Dzień dobry, bardzo dziękuję za możliwość kolejnego wystąpienia w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Z tym historycznym i nie tylko historycznym tematem, bo tak jak pani profesor zaakcentowała, to wspomnienie rocznicy pierwszego rozbioru Polski, 250 lat minie niedługo od podpisania w Petersburgu pierwszej konwencji rozbiorowej, to nie tylko jest wspomnienie właśnie historyczne, ale jak widać po wypowiedziach ważnych polityków rosyjskich, przypomnijmy, Dmitry Miedwiediew to nie tylko ważna postać obecnie wśród kręgu najbliższych współpracowników Władimira Putina, ale to przecież jest ten prezydent Federacji Rosyjskiej, który jak wiemy przez parę lat pełnił ten urząd, tak aby potem Władimir Putin mógł po raz kolejny objąć ten najwyższy urząd w państwie rosyjskim. No w każdym razie jest to temat bardzo istotny. Ja chciałbym rozpocząć nasze spotkanie od przywołania pierwszych słów konwencji rozbiorowej, tej podpisanej 5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu przez trzy mocarstwa, przez Rosję, Prusy i Austrię. I to zaczynało się od takich słów. W imię Trójcy Przenajświętszej, duch stronniczy, podtrzymujący anarchię w Polsce, każe obawiać się zupełnego rozkładu państwa, co by mogło zaszkodzić interesom sąsiadów tej Rzeczypospolitej, naruszyć dobre stosunki istniejące między nimi i wszcząć ogólną wojnę. Więc Austria, Prusy i Rosja, mająca zresztą względem Polski pretensje i prawa równie dawne jak słuszne, postanowiły wystąpić z nimi, przywrócić porządek wewnątrz Polski i nadać temu państwu stan polityczny, więcej zgodny z interesami jego sąsiadów. Koniec cytatu. Wydaje mi się, że to są bardzo istotne słowa z kilku powodów, ponieważ one pokazują oczywiście bezmiar cynizmu i hipokryzji, który krył się za opisaniem tego aktu, no tak to no można powiedzieć, kanibalizmu politycznego, bo oczywiście w dziejach Europy i świata zdarzały się i zdarzają się momenty krwawe i dramatyczne, kiedy jedno państwo napada na drugie i zabiera mu jakąś część terytorium. To wiemy i widzimy nawet teraz za naszą wschodnią granicą, ale jak gdyby zamysł takiego zorganizowanego systemu grabieży i jak wiemy ten pierwszy rozbiór to była ta pierwsza kostka domina, no bo skończyło się w ogóle wymazaniem Polski z mapy Europy w 1795 roku, a potem dwa lata później rozbiorcy jeszcze dodatkową konwencję zawarli, żeby w ogóle nie wspominać imienia Królestwa Polskiego w swoich dokumentach dyplomatycznych. No to jest precedens, to jest rzeczywiście taki można powiedzieć dramatyczny precedens. Jak mówił jeden z naszych wieszczów, Zygmunt Krasiński, rozbiory Polski były odspołecznieniem społeczeństwa europejskiego. Rzeczywiście w tym sensie był to czyn rewolucyjny, no bo nigdy czegoś takiego nie było, żeby sąsiedzi umawiali się na wymazanie jednego z państw całkowicie z mapy Europy. Jak popatrzymy na historię Polski, no to i tutaj przechodzimy do genezy. Tu rzeczywiście w poprzednich wiekach no, były zakusy naszych sąsiadów, którzy potem odnaleźli się w tej konfiguracji XVIII-wiecznej, aby zabierać w sposób zorganizowany polskie ziemie. No dość wspomnieć
że podczas tej ostatniej wojny z zakonem krzyżackim w pierwszej połowie XVI wieku Albrecht Hohenzollern próbował się dogadywać z wielkim księciem moskiewskim Wasylem, żeby razem dzielić terytorium państwa jagiellońskiego. Potem dość wspomnieć czasy potopu i rok 1656, traktat rozbiorowy w Radnot w Siedmiogrodzie, gdzie sąsiedzi, którzy brali udział w agresji na Polskę, więc Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Kozacy, Moskwa i rodzimi zdrajcy, Radziwiłłowie, no, dogadywali się na temat całkowitego właśnie podziału Rzeczypospolitej, a to stało się dopiero faktem w XVIII wieku. Dlaczego? No dlatego po pierwsze, że Rzeczpospolita była otoczona przez agresywnych, no i niestety rosnących w siłę sąsiadów. Tutaj przede wszystkim kluczowe role Prus i Rosji. Prusy Fryderyka II parły od dawna do tego, żeby dokonać rozbioru, a przede wszystkim zagarnąć polskie Pomorze, no bo rzut oka na mapę pokazuje, że to jest ta część ziem Polski, która oddzielała Księstwo Pruskie, czyli Królewiec, od reszty monarchii pruskiej, czyli Berlina. To połączenie w momencie, kiedy Prusom udałoby się anektować polskie Pomorze i z Gdańskiem, jednym z najbogatszych portów nad Morzem Bałtyckim, no, oznaczałoby właśnie to połączenie. Z kolei Rosja. Rosja, która właściwie od początku XV wieku ma wpisane w swoją, nazwijmy to, doktrynę państwową, najpierw jako Wielkie Księstwo Moskiewskie, tak zwane zbieranie ziem ruskich. I tutaj tą takim dalekim echem tej ideologii są słowa przytoczone przez panią profesor Dmitrija Miedwiediewa, który twierdzi, że ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, będącego częścią Rzeczypospolitej, które Rosja zagarnęła w pierwszym rozbiorze, no to po prostu to są ziemie białoruskie, które w ten sposób wróciły do macierzy. No i to jest właśnie jak gdyby dalekie echo tej teorii zbierania ziem ruskich przez Moskwę, czyli po prostu kolejnych etapów ekspansji terytorialnej na zachód, imperialnej ekspansji tego państwa. Więc tutaj mamy z jednej strony pruskie dążenie do tak zwanego zaokrąglania terytorium swojego, a z drugiej strony rosyjskie tendencje do tak zwanego zbierania ziem ruskich. No i mamy Austrię, trzeci komponent tego spisku przeciwko całości integralności Rzeczypospolitej. Austria, która, no, jak sama Maria Teresa, ówczesna władczyni tego państwa, mówiła, no, dołączyła do tego, żeby zachować równowagę, prawda? No bo nie może być tak, że wzmocnią się Prusy, z którymi Austria miała napięcie od czasu aneksji Śląska przez Fryderyka II, no i wzmocni się Rosja, a Austria nic nie dostanie. Więc dogmat tak zwanej równowagi politycznej, która oznaczała po prostu udział Austrii w rozbiorach, w tym przypadku w pierwszym rozbiorze Polski. To są zewnętrzne, w największym skrócie oczywiście, przyczyny tego rozbioru, ale mamy też wewnętrzne. To znaczy, no, powracając do tych poprzednich prób rozbioru Polski, były te próby, ale one się nie udawały. Dlaczego? Dlatego, że państwo polskie, czy polsko-litewskie, Rzeczpospolita była na tyle silna, żeby zniweczyć drogą militarną te próby, tak jak chociażby w przypadku próby rozbioru w okresie potopu. To się nie udało w końcu XVIII wieku. Dlaczego? Dlatego, że mówiąc najogólniej, spora część szlacheckich elit politycznych była skorumpowana na różne sposoby, głównie też materialnie, skorumpowana politycznie i finansowo przez, no właśnie, te ościenne mocarstwa. Wielu było jurgieltników, czyli tych, którzy brali pieniądze od obcych mocarstw, tak aby szkodzić jakimkolwiek próbom reform, czyli usprawnienia władzy wykonawczej, a w dalszej perspektywie siły militarnej państwa polskiego. To nie są tylko takie postacie, chociaż oczywiście najbardziej emblematyczne, złowrogie, takich zdrajców, płatnych zdrajców jak Poniński, potem Targowiczanie, Rzewuski, Potocki czy Branicki, ale to zjawisko niestety tej zdrady ciągnie się daleko w głąb. Jeżeli wziąć pod uwagę na przykład panowanie królów w XVII wieku, Michała Korybuta Wiśniewieckiego czy Jana III Sobieskiego, to na przykład na tym odcinku brandenbursko-pruskim mamy wiele przykładów, kiedy polscy magnaci, którzy naprawdę mieli w Rzeczypospolitej wielkie latyfundia, Potoccy, Pacowie, Sapiehowie,
brali te z ich punktu widzenia marne parę tysięcy talarów od elektora, żeby szkodzić królowi, żeby informować elektora o tym, co będzie na Sejmie, o czym obraduje Senat, albo żeby zrywać Sejmy poprzez liberum veto. Czyli tutaj mamy do czynienia, krótko mówiąc, z kwestią charakteru, no bo dla takich płatnych zdrajców to nie było to pozyskiwanie jurgieltu od wrogów Polski, to nie było ratowanie ich kondycji materialnej, bo już tak przymierali głodem, że nie mieli z czego żyć, musieli to gdzieś pozyskać te fundusze. Otóż to byli po prostu ludzie bardzo bogaci, bogaci dzięki Rzeczypospolitej, no bo to bogactwo wyrosło przecież w niepodległym państwie polskim, ale szkodzili. Dlaczego szkodzili? Chyba najlepiej ten sposób rozumowania odtworzył Sienkiewicz w tej słynnej rozmowie na kartach potopu między Bogusławem Radziwiłłem a Kmicicem, kiedy Bogusław Radziwiłł, wielki magnat i zdrajca, mówi, że no właśnie Rzeczpospolita to jest taki kawał sukna, każdy ciągnie w swoją stronę, ale właściwie istota rzeczy polega na tym, że jakiś Iksiński ma być królem, to dlaczego on Radziwiłł, potężny Radziwiłł z możnego rodu, też nie ma być królem, albo też nie ma swojego tego kawałka sukna wyszarpać. Krótko mówiąc, no upadek ducha obywatelskiego, upadek tej cnoty obywatelskiej, tak to nazwijmy, jak mówili kiedyś w złotym wieku Polski, w XVI wieku Andrzej Frycz Modrzewski czy inni, to upadek właśnie tych publicznych obyczajów. Czyli tutaj dochodzimy do kluczowego pytania, czy to można było odwrócić, czy to było nieuchronne, to dramatyczne wydarzenie, jakim był pierwszy rozbiór. Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to, że wiele spraw rozstrzygało się w ludzkich sercach i charakterach, że tak jak mówię, ci zdrajcy, którzy paraliżowali przez długie lata system polityczny Polski, kiedy uniemożliwiano dojście do skutku sejmów, na przykład w okresie saskim, to właściwie przez kilkadziesiąt lat nie było żadnego sejmu, który by doszedł do skutku. To by oczywiście nic nie znaczyło w momencie, kiedy Sejm by nic nie znaczył w państwie absolutystycznym, ale Polska nie była państwem absolutystycznym i Sejm był najważniejszym organem władzy państwowej, nie tylko ustawodawczej. No i w tym momencie to był paraliż państwa, który był decydowany przez ludzi, którzy taką, a nie inną decyzję podjęli. No bo tak jak mówię, nie byli przymuszeni sytuacją materialną, tylko chcieli szkodzić. A mogli nie chcieć szkodzić. I tu mamy odpowiedź na to pytanie, bo pomijając te agresywne zamierzenia naszych zewnętrznych sąsiadów, no to widać wyraźnie, że no zabrakło wewnątrz elity polskiej, ówczesnej elity władzy, tego przekonania, że niepodległość Polski, integralność Rzeczypospolitej terytorialna jest dobrem samym w sobie niedyskutowalne. I tutaj można to zestawić sobie z drugą Rzeczpospolitą, że jednak w drugiej Rzeczpospolitej, jak ona schodziła z areny dziejów, przypomnijmy sobie ostatnie miesiące przed 1939 rokiem, że nawet tamtejsza wtedy opozycja antysanacyjna robiła wszystko, żeby doszło do budowy rządu jedności narodowej i odkładała te spory polityczne, bardzo gwałtowne z rządzącymi wtedy Piłsudczykami, na dalszy plan. Bo są rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przykreśli, ale krwi nie odmówi nikt, wysączymy ją z piersi i z pieśni. Pisał Broniewski, komunista, ale właśnie to jak gdyby oddaje istotę rzeczy wtedy, prawda? Jednak konsolidacja wokół tej wartości niepodległości państwa, wartości niepodległego państwa, a w XVIII wieku i wcześniej tego zabrakło. I ostatni element, na który trzeba zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o pierwszym rozbiorze w aspekcie historycznym, to mianowicie to, co pobrzmiewa w tych słowach zacytowanych przeze mnie tego wstępu do tej konwencji rozbiorowej. Mianowicie to usprawiedliwianie tego aktu agresji przez agresorów, jak mówią oni zabezpieczają Polskę, właściwie Europę, przed duchem stronniczym podtrzymującym anarchię w Polsce. I mówią o zupełnym rozkładzie państwa, co by mogło zaszkodzić interesom sąsiadów Rzeczypospolitej. Ten duch stronniczy. No właśnie, hipokryzja polega na tym, że właśnie te państwa robiły wszystko przez długie dziesiątki lat, żeby ten duch stronniczy, czyli ten, jak oni się skarżą, anarchia dążąca do zupełnego rozkładu państwa była w Polsce.
właśnie opłacanie zrywaczy sejmów, osłabianie ciągle władzy królewskiej, no to właśnie to było opłacane przez rosyjskich, pruskich, austriackich, nazwijmy to w cudzysłowie, sponsorów, którzy wybierali sobie różne frakcje magnackie w Rzeczypospolitej, żeby realizować w ten sposób swoje interesy. Ale za tym kryje się też inny problem, głębszy. To jest ta swego rodzaju kampania dyfamacyjna, czyli zniesławiająca Polskę, która miała uzasadnić, zwłaszcza w oczach zachodnich elit politycznych i intelektualnych przede wszystkim, epoka oświecenia, to, że dobrze się stało, że ta Rzeczpospolita ginie. Pierwszy akt, rozbiór 1772. I to zadziałało. No, nie kto inny jak Voltaire pisał do Fryderyka II po pierwszym rozbiorze, że to wspaniała rzecz, widać rękę geniusza, dlatego nie mam wątpliwości, najjaśniejszy panie, że to ty jesteś inicjatorem, bo wspaniała rzecz, no bo ten ciemnogród agresywny, czyli Polska w końcu będzie znikać z mapy Europy i ci Polacy nieokrzesani trafią wreszcie pod rządy oświeconego króla filozofa. Taka była wymowa listów Voltaire'a. No, który był naprawdę w tym sensie agentem wpływu króla pruskiego, no, tak zwany patriarcha oświecenia. Człowiek wpływowy w elitach oświeceniowych, czyli krótko mówiąc przedstawiano rozbiory jako czyn dobroczynny, w sensie cywilizacyjnym i dla Polaków i ogólnie dla Europy. I to się utrzymało przez sporą, czy jak gdyby w sporych segmentach elit europejskich, także tych oczywiście elit, które państw, które brały udział w rozbiorach. No nie kto inny jak Immanuel Kant, wybitny filozof z Królewca, który do dzisiaj jest oczywiście czytany i nauczany na wydziałach filozofii nie tylko. To Immanuel Kant po trzecim rozbiorze z kolei uważał, że bardzo dobrze się stało, że Polacy trafili pod rządy oświeconej monarchii pruskiej, ponieważ w ten sposób oduczą się, cytuję, swojej barbarzyńskiej wolności. Prusy, oświecone Prusy oduczą Polaków barbarzyńskiej wolności. No, to pisał nie jakiś zakamieniały, nie wiem, nacjonalista, militarysta, tylko Immanuel Kant, autor Krytyki czystego rozumu i innych przełomowych dzieł filozoficznych. Do tego dodamy Voltaire'a, do tego dodamy Goethego, który pisał po rozbiorze Polski, że najlepszą metodą cywilizowania Polaków jest wprowadzenie obowiązkowego języka niemieckiego wszędzie. I mamy do czynienia no właśnie z tą kampanią, która towarzyszyła temu aktowi politycznej agresji, to znaczy właśnie kampania zniesławiająca Polskę, to znaczy przekonanie, że Polacy są organicznie nie tylko niezdolni do stworzenia silnego rządu, ale są, jak pisał Fryderyk II w swoim testamencie politycznym w 1768 roku, ostatnim narodem w Europie, tak dosłownie. No bo cywilizacyjnie odstają i teraz szansą na dokonanie skoku modernizacyjnego są te rozbiory. I o tym trzeba pamiętać, że właśnie to jest takie jakby tym aktom politycznej agresji, pierwszy akt rozegrał się w 1772, towarzyszyło właśnie to uzasadnienie, że no przecież Polacy to są ludzie nieokrzesani, a właściwie nietolerancyjni, do tego dochodzi właśnie ta atmosfera, czy jak gdyby właśnie kampania zniesławiająca Polskę jako kraju rzekomo prześladującego mniejszości wyznaniowe w tym przypadku. Kraj bez stosów, kraj, który cieszył się tolerancją religijną wtedy, kiedy na Zachodzie płynęła szerokimi strumieniami krew w czasie wojen religijnych XVI-XVII wieku. Od XVIII wieku jest przedstawiany jako kraj ucisku religijnego. I to wykorzystali rozbiorcy. Przypomnijmy, wszystko zaczyna się od sprawy obrony tak zwanych dysydentów, czyli i protestantów, czy też prawosławnych, rzekomo uciskanych w Polsce przez Polaków i wtedy Prusy i Rosja stroją się w szaty obrońców tolerancji wyznaniowej, wprowadzają dodatkowe wojska, wybuchła Konfederacja Barska, no i to jest potraktowane jako pretekst do właśnie uczynienia tego rozbioru. Pamiętajmy o tym, bo to jest też nauka z tamtych czasów, że te słowa mają znaczenie, to znaczy to nie jest tak, że ktoś opowiada, mówiąc potocznie, głupoty niestworzone o Polsce, i to gdzieś przemija. To jednak zostaje i ma dalsze swoje konsekwencje, prawda? Jak taki kamień rzucony w wodę, który no, pozostawia te kręgi, które dochodzą gdzieś tam daleko. I o tym trzeba pamiętać, bo rozbiorom towarzyszyła i poprzedzała je swoista polityka historyczna.
Tutaj powracam do tych słów, które zacytowała pani profesor na początku. Słowa Dmitrija Miedwiediewa, który no nie jest jakimś XVIII czy XIX-wiecznym historykiem rosyjskim, który uzasadnia rozbiory Rzeczypospolitej od strony Rosji, tylko to jest aktywny polityk rosyjski, który na pierwszy rzut oka właściwie niczym nie wyróżnia się, odróżnia się od zachodnich polityków. Te same garnitury, ten sam wygląd zewnętrzny, nie ma żadnej długiej rosyjskiej bojarskiej brody. No, można powiedzieć nowoczesny polityk świata XXI wieku, ale z poglądami, które korzeniami sięgają wieku XV. O tym trzeba pamiętać. No a konsekwencje pierwszego rozbioru i kolejnych, no bo to jest ta pierwsza kostka domina, jest taka, że mamy do czynienia z rewolucją geopolityczną w Europie Środkowej, czyli w tym newralgicznym punkcie starego kontynentu. Krótko mówiąc, zniknięcie Rzeczypospolitej oznaczało, że nad granicami Austrii, nad granicami Prus stanęła już nie Polska, tylko potężna Rosja. To zmieniało całkowicie konfigurację polityczną w Europie, no bo w dalszej perspektywie, tu oczywiście trzeba przeskoczyć kilkadziesiątków lat, no to trzeba wiedzieć, że jak popatrzymy na przyczyny na przykład wybuchu I wojny światowej, no to jedną z nich to była ekspansja Rosji na Bałkany, ciśnienie Rosji czy obawa przed Rosją ze strony Austrii. Rosja, która ma swojego klienta w postaci Serbii i cały ten ciąg wydarzeń, który potem po Sarajewie nastąpił. Ale tego by nie było, gdyby Rosji nie było nad granicami Austrii. Ona była nad granicami Austrii, dlatego że Rosja zagarnęła ziemię Rzeczypospolitej i Austria zagarnęła ziemię Rzeczypospolitej. Nastąpił ten styk, który jak tych dwóch mocarstw, który wygenerował w końcu ten wielki konflikt. Podobnie styk terytorialny Prus, potem Niemiec Zjednoczonych i Rosji, który też wygenerował tą obawę ze strony głównie Niemiec, no bo oni się patrzyli na mapę i nagle zauważyli po trzecim rozbiorze, zaraz, to my mamy potężną Rosję bardzo blisko Berlina. To musiało mieć swoje konsekwencje i militarne, i myśleniu strategicznym, i w końcu politycznym. No i w końcu, jak wiemy, elity niemieckie tak zareagowały, że jak Rosja w 1914 roku ogłosiła mobilizację, no to oni potraktowali to jako akt wojenny i wypowiedzieli wojnę Rosji, no bo wiedzieli, że w wyścigu mobilizacyjnym mogą przegrać i armia rosyjska, która jest blisko Berlina, może znaleźć się właśnie w stolicy Niemiec. Ale tego by nie było, gdyby Rosja była na granicy Dźwiny i Dniepru, tak jak przed pierwszym rozbiorem Polski. Teraz, jeżeli sobie uświadomimy, że pierwsza wojna światowa przyniosła straszliwe konsekwencje z punktu widzenia na przykład samych Niemiec, no bo przyczyniła się do, tutaj dużo by o tym mówić, ale generalnie przyczyniła się do destabilizacji kulturowej, ekonomicznej społeczeństwa niemieckiego i na tym gruncie wyrósł ruch narodowo-socjalistyczny, hitlerowski, który z kolei, jak wiemy, przyniósł straszliwe rzeczy dla całego świata, no to mamy do czynienia, jeżeli to wszystko razem poskładamy, mamy do czynienia z tymi straszliwymi konsekwencjami i dla całego świata. To nie była rzecz bez konsekwencji, ten rozbiór Polski. To nie tylko były dramatyczne, przede wszystkim oczywiście dla nas konsekwencje, ale nie tylko. Teraz my właściwie, jak popatrzymy na te wysiłki polskiej dyplomacji teraz, no to jesteśmy świadkami próby jakoś nawiązywania do tego dziedzictwa, które zostało przekreślone od pierwszego rozbioru, czyli dziedzictwa tej Rzeczypospolitej, czyli pewnego bytu politycznego, który był ważny w tej części Europy, między Bałtykiem, Morzem Czarnym, mówiąc w największym skrócie. Dzisiaj mówimy tyle o Trójmorzu, czy też o tej Intermarium, czy też właśnie niektórzy mówią, nawet piszą o państwie federacyjnym polsko-ukraińskim, czy też porozumieniu Warszawa-Kijów, jakkolwiek by to nie nazywać. Chodzi o pewne uporządkowanie, czy pewien byt polityczny, konstrukcję polityczną, która nawiązuje jednak do tej Rzeczypospolitej, która była państwem wielu narodów. Przecież większość, spora część ziem Rzeczypospolitej, no to jest właśnie dzisiaj państwo ukraińskie, Białoruś. I teraz nawiązywanie relacji polsko-ukraińskich, oczywiście w dramatycznych okolicznościach wojny, no to jest jednak też próba
jednak radzenia sobie z tymi konsekwencjami, które przyniósł pierwszy rozwój. No jedną z tych konsekwencji, też dalekich oczywiście, jest istnienie Okręgu Królewieckiego Kaliningradzkiego, który, jak wiemy, jest strategicznym, nazwijmy to, problemem w tej części Europy. Mówi się też w tym kontekście o przesmyku suwalskim, ale tak naprawdę, gdyby nie rozbiory Polski, tego problemu by nie było, bo by nie było po prostu tej enklawy królewieckiej. No w każdym razie, jak widać, te konsekwencje są, one są dalekosiężne i tak jak zacytowany polityk rosyjski dowodzi, to nie jest tylko taka rzecz, która zauważana jest u nas, czy powinna być zauważana u nas, a dzięki inicjatywie pani profesor Gorzowski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej podjął ten temat, to mam nadzieję, że to jest przynajmniej w tej części temat, który nie zanika, no bo my go poruszamy tutaj, będzie dostępny dla słuchaczy, ale to pokazuje właśnie, że mamy do czynienia z aktualną kwestią polityki międzynarodowej, także Polski. No właśnie, panie profesorze, bo mówimy o dyplomacji historycznej, a jednak to ma swoje konsekwencje i będzie zapewne jeszcze miało dla nas i dla kolejnych pokoleń, pokazuje, że nic nie dzieje się tylko w przeszłości, ale ma i rzutuje bardzo mocno na tą przyszłość. Co warto podkreślić, mimo tych wypowiedzi Dmitra Miedwiediewa, na razie w mediach białoruskich nie podjęto tego tematu. Unika się go, nie znalazłam nigdzie, żeby gdzieś ktoś komentował czy próbował komentować te wypowiedzi. Niemniej jednak to oznacza, że coś się dzieje i że jednak gdzieś ten powrót do tej przeszłości wielkości, tak, carskiej, historycznej, jednak gdzieś tam świta wśród no, przede wszystkim tych przedstawicieli, którzy krajem rządzą i którzy gdzieś tam widzą w tym szansę powrotu do tej wielkości, do tego ogromu, jaki był w przeszłości. Ale to, co jest ciekawe, gdyby tutaj też warto podkreślić, że tego, co wiemy i z tego, o czym mówił pan profesor, wynika tak naprawdę, że po pierwsze zawiódł czynnik ludzki, tak, w tej konsekwencji tego pierwszego rozbioru Polski, ale po drugie, jak ważna jest dyplomacja, prawda? Te zabiegi dyplomatyczne, które powodują, że jak gdyby możemy przedstawiać państwo, przedstawiać naród w różnych konfiguracjach i w różnych konsekwencjach i że nie pozostaje to bez echa, bez wpływu. Stąd należy mówić również o tej dyplomacji historycznej, o tych wszystkich faktach i aspektach, które spowodują, że będziemy zaznajamiać naszych słuchaczy z pewnymi konsekwencjami, które mogą mieć swój początek 100, 200, 300, 400 lat temu. Wbrew pozorom można by było przypuszczać, że to niemożliwe, prawda? Że coś, co wydarzyło się 250 lat temu, ma swoje konsekwencje jeszcze dzisiaj, a jednak co pokazujemy, że tak faktycznie się dzieje. No ale też pytanie takie trochę retoryczne, panie profesorze, na koniec być może, czy powinniśmy się trochę bać tych wypowiedzi Dmitra Miedwiediewa? No przede wszystkim powinniśmy je znać, to znaczy wiedzieć o nich. One powinny być jednak eksponowane. Podobnie jak to na przykład gdzieś mniej więcej 2 tygodnie temu na jakiejś konferencji w Petersburgu prezydent Putin jak gdyby wprost odwoływał się do dziedzictwa cara Piotra I. To jest ten car, który nazywany jest przez Rosjan Wielkim, Piotr Wielki, założyciel miasta Petersburg, ten, który wyrąbał Rosji dostęp do Bałtyku, ale także, który na trwałe wprowadził wojska rosyjskie do Rzeczypospolitej, które z krótkimi przerwami były tam do rozbiorów. Krótko mówiąc, Putin przedstawiał właśnie cara Piotra I jako ten wzorzec do naśladowania, ciągle aktualny. I teraz mamy do czynienia z tą wypowiedzią Miedwiediewa. Dlaczego Białorusini na razie tego nie podjęli? No bo oni świętują jako ważne dla nich dobroczynne wydarzenie inny rozbiór Rzeczypospolitej, mianowicie 17 września. Dla nich to jest to tak zwane zjednoczenie wschodniej i zachodniej Białorusi, to znaczy rozbiór Polski w ramach traktatu Ribbentrop-Mołotow. Prawda? Znana sprawa, no to dla nich to jest, jak to Łukaszenka zadekretował, święto jedności narodowej. No, krótko mówiąc, o tym trzeba wiedzieć. I drugi krok, nie deprecjonować tego, nie traktować tego jako takie wymysły, jako takie no można powiedzieć, niekoniecznie poważne, czy niekoniecznie rzeczy, które należy się przejmować, trzeba się przejmować.
Ponieważ ja to często cytuję, te słowa wielkiego polskiego historyka z XIX wieku, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. To znaczy, jeżeli ktoś operuje fałszywą historię, ma fałszywą historią, jest wychowany, jest nauczony fałszywej historii, zakłamanej historii, to dla niego stanowi podstawę do podejmowania fatalnych, bo zakłamanych decyzji politycznych. To widzieliśmy całkiem niedawno. Przypomnijmy sobie, gdzieś 3 dni przed agresją Rosji na Ukrainę, Władimir Putin wygłosił takie exposé, prawda, kiedy dał taki tak zwany w cudzysłowie wykład historyczny, którym udowadniał, że właściwie Ukrainy nie ma, Ukraińców nie ma, to wszystko jest jakiś wymysł, jakiś konstrukt i właściwie Rosja idzie po swoje, prawda? I tak naprawdę o co tutaj chodzi, nie ma żadnego problemu. Fałszywa historia, zwróćmy uwagę na to, więc trzeba sprawy traktować poważnie. Dyplomacja odwołująca się do kwestii historycznych, czyli ta dyplomacja historyczna jest atrybutem polityki zagranicznej prowadzonej dzisiaj przez wszystkie liczące się nowoczesne państwa. I my też musimy do tego nawiązywać, nie tylko w sensie defensywnym, to znaczy bronić się przed oczywistymi kłamstwami. No tutaj te slogany o tak zwanych polskich obozach zagłady i tak dalej w czasie II wojny światowej, ale też musimy być bardziej ofensywni, uważam, to znaczy pokazywać no właśnie atrakcyjność kulturową Rzeczypospolitej. To był właściwie też z punktu widzenia na przykład Rosji jeden z głównych powodów do udziału w rozbiorze, to znaczy ich przekonanie elit rosyjskich w XVIII wieku, że trwanie Rzeczypospolitej jest śmiertelnym zagrożeniem, ponieważ no na przykład dla chłopów rosyjskich lepiej jest zbiec do Rzeczypospolitej, gdzie mają więcej swobód niż pod rządami samodzierżawia rosyjskiego. Lepiej jest dla prawosławia rosyjskiego spoglądać na Unię, no tak zwany Kościół Unicki na wschodnich właśnie obszarach Rzeczypospolitej, gdzie on kwitł wtedy w okresie w XVIII wieku. To jest smutny okres dla Rzeczypospolitej, ale Unia, tak zwany później Kościół Grekokatolicki, ale ta Unia, czyli prawosławnie uznający zwierzchność Rzymu, ona wtedy kwitnie, prawda? I to też z punktu widzenia Moskwy niosło za sobą straszliwe cywilizacyjne zagrożenie, bo mogło się okazać w dalszej perspektywie, jeżeli ta Unia by przetrwała kościelna na tych ziemiach litewsko-białoruskich Rzeczypospolitej, że ta ludność cywilizacyjnie będzie szła ku Zachodowi, prawda? I teraz to widzimy w jakimś sensie teraz na Ukrainie, prawda? Że rzeczywiście, bo co różni Ukraińców i Rosjan? No bo oni językowo są właściwie, często Ukraińcy mówią po rosyjsku, często te związki rodzinne nawet są między Ukraińcami i Rosjanami, ale co jest istotą rozróżniającą, to że oni chcą na zachód, tak mówiąc kolokwialnie, a Rosja nie, a Rosjanie nie. Ukraińcy chcą na zachód, a Rosjanie nie. I to jest właśnie ta rzecz. Dlatego my powinniśmy przypominać o tej atrakcyjności kulturowej dawnej Rzeczypospolitej dla Rosjan, dla Prusaków w XVII wieku. Wielu szlachciców niemieckich i mieszczan z Królewca w Księstwie Pruskim tęskniło za Rzeczpospolitą, mimo że Brandenburczycy przyszli, niby pobratymcy Niemcy, zrzucono zależność lenną od Polski, a jednak oni tęsknili za Polską. Dlaczego? Dlatego, że to był kraj wolności, wolności i prawa. O tym trzeba też przypominać. No, a poza tym wszystko właściwie, o czym my mówimy teraz, to sprowadza się do dwóch słów teraz często używanych w różnych kontekstach: historia i teraźniejszość. Tak jest i właśnie dlatego rolą między innymi Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest szerzenie tej wiedzy, edukacji, uświadamianie, ale też mówienie o ważnych sprawach związanych z dyplomacją, w tym dyplomacją historyczną, ponieważ musimy, tak jak pan profesor podkreślił, o tym wiedzieć i nie traktować tego tak niepoważnie, ponieważ ma to istotny wpływ, a im więcej będziemy wiedzieć, tym łatwiej nam będzie zrozumieć i przewidzieć pewne kroki, pewne ruchy, które mogą się pojawić. Panie profesorze, dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Miło nam było spotkać się z panem profesorem ponownie. Państwa zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. Niebawem będziemy informować w naszych mediach społecznościowych o kolejnych tematach, które będziemy podejmować w ramach różnych obszarów dyplomacji, w tym dyplomacji historycznej również. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia.